Witam! Dzisiaj Was z twarogiem. My ostatnio miałem zapytanie zrobić coś hardkorowego na śniadanie. No dzisiaj takie danie zrobimy. Można jeść to na śniadanie, no i również po śniadaniu, jak ktoś ma ochotę. To się nazywa Varškės apkepas po litewsku. Tak naprawdę jest przepis mojej cioci z Litwy. Także to wytłumaczyć po polsku, jak to się nazywa, no trochę ciężko, no bo to taki już schodziło pieczywo z twarogu. Coś takiego. Możecie sobie nazwać jak chcecie, a ja Wam pokażę, jak to się robi właśnie. Idziemy do rzeczy. Co potrzebujemy teraz? Potrzebujemy tak naprawdę tylko kilka rzeczy. Twarogu, pół kilograma, trzy duże łyżki kaszymany, no i cztery jajka, cukru, w moim przypadku brązowy, trochę więcej, zdrowy jest, ale biały jak najbardziej może być, trochę soli, pół szklanki mleka, no i tyle. Więcej nic nie potrzebujemy. Teraz do roboty. Nie ma co się pierniczać tutaj. Dobra, jajeczka zbijemy. I najpierw musimy... O nie, nie po kolei. Nie, jajeczka najpierw. Kaszymana. Kaszymana trzeba właśnie zalać mlekiem, żeby postawa, żeby się zrobiła taka więcej hardkorowa, żeby nasiąkła tego mleka. Właśnie najpierw to robimy i mieszamy dobrze. No i niech teraz ono stoi tutaj sobie spokojnie. A my weźmiemy się za robotę, za jajka, żeby było dużo białka. No i właśnie, to taki fajny posiłek, bo jest bardzo dużo białka. Mamy aż cztery jajka. Bijemy. Lecimy z koksem, bez skrupek. O, jedna wpadła. Kurczę. Ale ją szybko wyciągniemy zaraz. Raz, dwa. Jest gotowe. Bum. I znowu skrupkę. Cały ten. Ja pierdolę. Dobra. Proszę się nie śmiać tutaj. Wszystko gra. Skrupkami nie będziemy pierdalać, chociaż słyszałem takie historie, że jakiś kulturysta suszył skrupki, później mielił i wpierdalał. Mówił, że bardzo dobre na wapno. No nie wiem, takie rzeczy nie próbowałem i nie za bardzo polecam wszystkim. I do tego, o, co zapomniałem, do mleka trzeba było dodać soli troszkę. Trochę posolić to trzeba. Delikatnie, o, już widać, już kasza mamy troszkę, zaczyna się robić więcej, tylko zamieszamy. I niech sobie stoi dalej. A teraz my te fajne jajeczka musimy mocno wybić. Z cukrem, właśnie, dodajemy cukru. No, łyżki jakieś znaleźć trzeba. O. Trzy łyżeczki cukru dodajemy do jajek. Łyżki. Łyżki, tak, łyżki. Nie wiem, czy duży, czy mały, kurde. Dla mnie wszystko duży. No i zaś włączamy ten wibrator krowy i będzie, jak ktoś się śmieje. Nie, będzie tak. I znowu się zaplątał w kabel, kurczę. Nie wiem, co się dzieje.
тоже тутай пронченные вещи. Дюрка. Окей. Едем с коксом. Чакай, курча. Кто они тут эти? Не за чему я? Чтобы чувать, что там участник? Я пердолу тут опара, курда. Кто-то вымышлял, бабуля. А, окей. Бенди добрый, целый час чинами. Уважи на камеры, бабуля. Да, это валится в объекты, курда. Умяйте. Ничего ж, ноц нам еще не выбить. То я тебе заслаблю, чтобы турбовать сюда. О, курда, я еще дюры сделаю. Видаш, яйка треба так прилюксовать, чтобы ты цукер еще растопил. Трохи деликатная такая пянка бы еще сделала. Видать. Ну и что ж, сейчас почему что тут еще дзеє кашамана с млеком. Видать, уж насёнква. Готовы? Ну и что? Всё, мусимо сейчас сыпать тварок. Засыпаем. Да, ну, как идёт? Пол килограмма, как я же поведял. Дорого. Добро. Каша мана с тем млеком. Запьем масло хардкорова, белковая бомба, сделанная. Сейчас трохи, все важное, мусим змиксовать. Важно, в тварах видать, такие костки мам, что то есть наилепше купать такие в папере, в винянте, не как в подалках, бо не будет добрый, засухи не может быть, так как там есть деликатно мокрый. Тут есть очень хороший. Ну и сейчас мы мешаем это все. Мешаем. Ну и куда еще телефон напердала? Балалайка напердала. Кто там в ночи еще? 12 в ночи есть, курча. Звоним, не разумеем. Я пердича. Сейчас отбера. Тумач. А то не мой, курча. Ты мой. Якийсь фраєр хіба дзвонить о 12-й. Подіжане. Подіжане, курча. Вимішати мусимо добре. Ну, як видать, уж ще вимішало. Всього грудки. Видать, тварок. Ну, і зараз мамі блаха до печення. Над коровою масло. Що мусимо маслом висмарувати блаха. Чтобы же нам не приклеило. О, так, будет хорошо. А тут трохи щанки. Смаруем. О, вот точно ско. Масло куда выпадло, я пердича. Добре, мам, другие еще тутай. Але шлівський є, скурчебик. Добре, добре, спокійно. Одернем тест. О, так. А, попробую дальше вольними. Цього масла вже смак то буде. Смак. Тримаємо це масло, курча. Щоб ще не намашлі, чи задушу тут. Оце тут. Ж блаха порубна. Пекне гладко. Ну и что ж, мусимо сейчас попросту влач цяло масло так. О, пекне. Ну, нам надеюсь, что ничего не запомням додать. Курче, але не знаю, как тут рошне. Как тут еще... Что можно чего было додать? Не. О, трохи тут пошло. Але згита, бо блаха задуже.
Dobra. Blacha, dobra. Teraz się zastanawiam, czy to było 4 łyżki kaszy manny, czy 4 szklanki, kurde. O! Jakie zapytanie, kurde, teraz. Nie, no dobrze, pół szklanki jest dobrze, bo coś mi ten przepis trochę na mnie zakrzywo. Ale nic, wracamy do pieca, nie ruszę kamerą, bo wszystko zepsujesz, cały filmik. Nagrzejemy na 180 stopni i fuk, ten na pół godzinki jakiś do pieca jest gotowy do jedzenia. Nie ma lipy. O, jak pięknie, leży. Zamykamy. No i sprawdzamy, co tu się dzieje. Ale pachnie. Ale pachnie. O, widać, że już chyba jest gotowy. O, wyciągamy. Wyciągamy. Pięknie to wygląda. O, dobra, talerzyk mamy. Jakiś, o, nożyk mamy. Zaraz tutaj podkroimy właśnie. Dokleju, nie, wszystko dobrze, wszystko dobrze. O, troszkę zepsułem. O, widać, tak to wygląda. O, bardzo jest gorący na razie, trzeba uważać. O, musi trochę odstygnąć, ale spróbujemy. Posmakować. Strasznie gorący jest. Może jest z widelcą. Ale smaczny. Smaczny, gorący. No chuja. Na pewno nie, musicie poczekać, ale wyszło elegancko, bardzo dużo białka, no i takie pół godziny mamy na pewno, może na śniadanie trochę roboty zajmuje, co zrobić, ale kiedy chcecie, to można upiec. I czy dla gości, czy po treningu, zawsze super posiłek z dużą ilością białka i prawie nic węglowodanów, także zdrowo. No i do następnego razu, nie zapominajcie dać suba tutaj na kanał Burnyka. Sam koksów właśnie. Nie opierdalaj się, do zobaczenia na następne odcinki.